W jednej chwili obniesiono dookoła butelki Bordeaux. Goście ożywili się i wesołość się podwoiła. Wśród szalonego śmiechu wyrywały się głosy naśladujące krzyk rozmaitych zwierząt. Urzędnikowi z muzeum przyszło do głowy odtworzyć krzyk Paryża, który miał przypomnieć miałczenie kota zakochanego, i wnet osiem głosów ryknęło osiem zdań następujących: Ostrzyć noże! Siemię dla ptasząt! Sztuki, patrzcie, panie, sztuki! Drutować porcelanę, proszę do łodzi, proszę do łodzi! Bić żony, trzepać odzież! Stare odzienie, stare galony, stare kapelusze do sprzedania, wiśnie, wiśnie słodkie! Palmę pierwszeństwa otrzymał bionchą za akcent nosowy z jakim wywołał handlarz parasoli. Po chwili hałas stał się nieznośny. Rozmowa zmieniła się w jakieś brednie bezmyślne. A Wotrę dowodził tym wszystkim, niby dyrygujący operę, przy czym spoglądał niekiedy na Eugeniusza i ojca Goriot, którzy zdawali się już upojeni. Obaj siedzieli wsparci plecami o poręcz krzesła i pili niewiele, patrząc z powagą na nieład panujący dookoła. Obaj myśleli o tym, co mieli spełnić wieczorem, lecz żaden nie miał siły powstać z swego miejsca. Wotrę śledził ukradkiem zmiany ich fizjonomii, aż spostrzegł, że błędne oczy zaczynają się przymykać. Wtedy pochylił się ku Rastyniakowi i szepnął mu do ucha. Synku kochany, jeszcześ nie dość przebiegły, by walczyć z statusiem Wotrenem, który zanadto cię kocha, by pozwolił ci robić głupstwa. Gdy ja postanowię coś zrobić, to tylko Bóg jeden może mi przeszkodzić. Ach, chcieliśmy ostrzegać ojca Telfe. Chcieliśmy popełnić błazeństwa. Piec gorący, ciasto rozczynione, chleb siedzi już na łopacie. Jutro będziemy zajadali z takim apetytem, aż okruchy wyżej głowy wyskakiwać nam będą. A dziś chcieliśmy nie dopuścić, by go w piec wsadzono. Nie, nie, wszystko się upiecze. Pozostanie nam może trochę zgryzoty, lecz i to się razem przetrawi chrapniemy sobie troszeczkę. A tymczasem hrabia Francesini otworzy nam końcem szpady, spadek po Michale Tailfe. Wiktoryna odziedziczy wszystko po bracie i będzie miała piętnaście tysiączków dochodu. Dowiedziałem się również, że spadek po matce dochodzi do trzechkroć tysięcy. Eugeniusz słuchał i nie mógł nic odpowiedzieć. Czuł, że mu język przylega do podniebienia, że ogarnia go senność nieprzezwyciężona. Przed oczyma rozścielała mu się jakaś mgła świecąca, przez którą widział niewyraźnie stół i twarze biesiadników. Gwar ucichał z wolna i goście rozchodzili się po jednym. Za stołem pozostała już tylko pani Woke, pani Couture z panną Wiktoryną, wotrę i ojciec Goriot. Rastyniak rozmarzony widział jeszcze, jak pani woke zlewała pozostałe wino do jednej butelki. A jacy oni szaleni, jacy młodzi, mówiła wdowa było to ostatnie zdanie które eugeniusz mógł jeszcze zrozumieć tylko pan wotrę potrafi wyprawiać takie sztuki rzekła sylwia patrzcie państwo toć to krzysztof chrapie jak bączek do widzenia mamuniu rzekł wotrę idę na bulwar podziwiać pana marty w mąsuwarz jest to wielka sztuka przerobiona z pustelnika jeżeli byś pani życzyła to byśmy poszli razem z tymi paniami ja dziękuję, rzekła pani kutiur. Jak to sąsiadko, zawołała pani wokę. Nie chcesz widzieć sztuki osnutej na pustelniku? Wszakże to dzieło Atali Dusza Chateaubriand, któreśmy czytały w przeszłym roku pod lipami, płacząc niby jakie Magdaleny. Przy tym jest to utwór moralny, z którego i panna Wiktoryna może skorzystać. Na nie wolno bywać na komedii, odparła Wiktoryna. Patrzcie państwo, ci już zupełnie gotowi, rzekł Wotrę, poruszając w sposób komiczny głowę ojca Gorio i Eugeniusza. Złożył głowę studenta na krześle, żeby mu było wygodniej i pocałował go serdecznie w czoło, śpiewając. Śpicie, pieszczotki kochane, ja czuwać przy was zostanę. Boję się, żeby on nie zachorował, rzekła Wiktoryna. W takim razie. Niechże go pani pielęgnuje! Począł znów wotrę. Jest to, szepnął jej do ucha, obowiązek żony uległej. Młodzieniec ten ubóstwia panią, a ja przepowiadam, że pani zostaniesz jego żoneczką. A w końcu dodał głośno: Poważano ich powszechnie, żyli szczęśliwie i mieli dużo dzieci. Oto zakończenie wszystkich historii miłosnych. Dalejże, mamuniu! zawołał, zwracając się do pani Woke i chwytając ją w objęcia. Proszę włożyć kapelusz, piękną suknię w kwiaty i przepaskę hrabiny. Ja sam pójdę sprowadzić fikara. I oddalił się, śpiewając. O słońce, słońce, boskie słońce, pod którym ty dojrzewają. Mój Boże. Wiesz co, pani Kutjur? Ja zgodziłabym się choć na dachu żyć z takim człowiekiem. No, rzekła, zwracając się do starego fabrykanta, ojciec Gorio już gotów. Temu staremu sknerze nigdy nie przyszło na myśl, żeby mnie gdziekolwiek zaprowadzić. Ale mój Boże, on spadnie na ziemię. Jak to nie nieprzyzwoicie, kiedy człowiek niemłody upije się i rozum traci? Powiecie mi, że trudno stracić to, czego się nie ma. Sylwio, zaciągnijże go na górę. Sylwia wzięła starego pod ramiona poprowadziła go popychając przed sobą i rzuciła jak tłumok jakiś w poprzek łóżka. Biedny młodzieniec, mówiła pani Kutiur, odgarniając Eugeniuszowi włosy, które mu aż na oczy opadły. On tak jak dzieweczka, nie zna jeszcze, co to jest nadużycie. A, rzekła pani Woke, mogę śmiało powiedzieć, że od lat trzydziestu, to jest od czasu jak utrzymuję mą gospodę, wielu młodych ludzi przeszło, jak to mówią, przez moje ręce. Ale żaden jeszcze nie był tak miły i tak dystyngowany jak pan Eugeniusz. Jaki on piękny we śnie. Pani Kutiur, niechże pani oprze jego głowę na swym ramieniu. Ba, ona już spadła na ramię panny Wiktoryny. Bóg czuwa nad dziećmi. Jeszcze chwila, a byłby roztrzaskał głowę o poręcz krzesła. Ale z nich obojga byłaby bardzo ładna para. Dajcież spokój, sąsiadko. Mówicie takie rzeczy. To cóż. Przecie on nie słyszy, odparła pani Wokę. No, Sylwio, chodźże mnie ubrać. Włożę wysoki gorset. A tak. Wysoki gorset po obiedzie, zawołała Sylwia. Niechże pani szuka sobie kogo innego do sznurowania. Ja nie chcę być zabójczynią. Pani może życiem przypłacić taką nierozwagę. Mniejsza o to. Trzeba wystąpić tak, żeby się pan Wotrę nie powstydził. To pani musi bardzo kochać swoich spadkobierców. No, Sylwio, dość już tego gadania, zawołała wdowa odchodząc. I to w takim wieku! rzekła kucharka do Wiktoryny, wskazując na oddalającą się panią. W sali jadalnej została tylko pani kutiur i wychowanka jej podtrzymująca na swym ramieniu głowę śpiącego Eugeniusza. Chrapanie Krzysztofa rozlegało się wśród cichego domu, przez co sen Eugeniusza, który spał cicho jak dziecię, nabierał jeszcze więcej wdzięku. Wiktoryna uszczęśliwiona była, że może spełnić jeden z tych aktów miłości bliźniego, w których wylewają się wszystkie uczucia kobiety, że może bez grzechu czuć przy swym sercu uderzenie serca młodzieńczego. Na twarzy jej rozlał się jakiś wyraz macierzyńsko-opiekuńczy, który czynił ją dumną prawie. Wśród tysiącznych myśli, powstających w jej głowie, budziło się natrętne uczucie rozkoszy, wywołane zamianą czystego młodzieńczego ciepła. Biedne drogie dziecię, rzekła pani kutiur, ściskając jej rękę. Stara kobieta wpatrywała się z zachwytem w tę twarz nieskalaną i smętną, którą otoczyła w tej chwili aureola szczęścia. Wiktoryna przypomniała jedno z tych naiwnych, średniowiecznych malowideł, na których artysta odrabiał wszystkie akcesoria niedbale, ale za to całą potęgę spokojnego i silnego pędzla skupiał na twarzy o żółtym odcieniu w której niebo zdawało się odbijać z całym bogactwem złotych swoich blasków. Jednak, mateczko, on wypił nie więcej jak dwie szklanki, mówiła Wiktoryna, zatapiając palce we włosach Eugeniusza. Ależ, drogie dzieci, nie szkodziłoby mu wino, gdyby przyzwyczajony był do nadużycia. Właśnie chwali mu się to, że się upił. Turkot powozu dał się słyszeć na ulicy. Mateczko, rzekła dziewczę, pan wotrę przyjechał. Proszę wziąć ode mnie pana Eugeniusza. Nie chciałabym, żeby widział go przy mnie. Umie on niekiedy przemawiać w taki sposób, że wyrazy jego kalają jego duszę. A gdy spojrzy przy tym, to kobiecie robi się tak przykro, jak gdyby z niej suknię zdzierano. Nie, rzekła pani kutiur, ty się mylisz. Pan wotrę to człowiek uczciwy. Trochę niby w rodzaju nieboszczyka pana Couture. Prawda, że raptus, ale dobry. Jednym słowem jest to gbur dobroduszny. W tej chwili wotrę wszedł po cichu i spojrzał na obraz ułożony z tych dwojga dzieci, których światło lampy zdawało się głaskać pieszczotliwie. Oto scena, rzekł zakładając ręce, z której poczciwy Bernard de autor Pawła i Virginii, Mógłby zaczerpnąć natchnienie do niejednej pięknej stronicy. Jaka to młodość piękna, pani Kutiur? Śpi biedne dziecię, mówił wpatrując się w Eugeniusza. Czasami szczęście spływa na nas we śnie. Wiem, ciągnął dalej, zwracając się do wdowy, że piękność duszy tego chłopaka odpowiada piękności jego twarzy. A ta harmonia wzrusza mnie. I przywiązuje do niego. Patrz pani, czyż to nie jest cherubin spoczywający na ramieniu anioła? O, takiego warto kochać. Gdybym był kobietą, chciałbym umrzeć. Nie, nie głupim. Chciałbym żyć dla niego. Gdy patrzę tak na oboje, szepnął pochylając się do ucha wdowy, to nie mogę powstrzymać się od myśli że Bóg stworzył ich po to, żeby wzajemnie do siebie należeli. Opatrzność przenika serca ludzkie, a drogi jej są dla nas zakryte, zawołał głośno. Widząc was, dzieci moje, w tej chwili, gdyście złączeni z sobą nieskazitelnością dusz waszych i wszystkimi uczuciami ludzkimi, myślę sobie, że niepodobna jest, abyście kiedyś w przyszłości mieli być rozłączeni. Bóg jest sprawiedliwy. Zdaje mi się, rzekł do Wiktoryny, że widziałem na ręku pani linie zapowiadające przyszłość szczęśliwą. Proszę mi pokazać rękę, panno Wiktoryno. Znam się ja na chiromancji i nieraz już wróżyłem. No, nie bój się pani. Och cóż to ja widzę? — Ręczę pani słowem uczciwego człowieka, że zostaniesz wkrótce jedną z najbogatszych dzieweczek w Paryżu i uszczęśliwisz tego, który cię kocha. Ojciec weźmie panią do siebie. Poślubisz człowieka z tytułem młodego i pięknego, który już teraz cię ubóstwia. W tej chwili ciężkie stąpanie zalotnej wdowy przerwało wróżby Wotrena. Oto mama Woker. Piękna jak gwiazda. Wysznurowana jak marchew. — Czy nie dusimy się troszeczkę, mam muniu? zapytał, przykładając rękę do brykli od gorsetu. — Jeżeli się rozpłaczemy, to może być eksplozja, ale ja pozbieram szczątki z troskliwością antykwariusza. Ten człowiek zna mowę galanterii francuskiej, szepnęła wdowa, pochylając się do ucha pani Couture. Do widzenia, dzieci, rzekł Wotrę do Eugeniusza i Wiktoryny. Błogosławię was, dodał, wyciągając ręce nad ich głowami. Wierz mi pani, życzenia uczciwego człowieka mają swoją wartość, bo idą od Boga i muszą szczęście sprowadzić. Do zobaczenia, przyjaciółko droga. Rzekła pani woke do swej lokatorki. Jak sądzicie, dodała po cichu, czy pan wotrę ma jakie plany dotyczące mojej osoby? hm. Hmm. A matko droga, zawołała Wiktoryna, zostawszy sam na sam z panią kutiur. Gdyby to mogło być prawdą, co mówił dobry pan wotrę. I popatrzyła z westchnieniem na swe ręce. — Nie trzeba nic więcej, tylko żeby ten potwór, brat twój, zleciał z konia — rzekła stara kobieta. — Ach, mateczko, mój Boże, może to i grzech życzyć źle nieprzyjacielowi — poczęła znów wdowa. — W takim razie gotowam za to odpokutować. Ale prawdziwie bardzo by mi było przyjemnie zanieść kwiaty na grób jego. Niedobry, nie ma odwagi przemówić za swą matką a spadek po niej zabrał wykrętnie i używa go z twoją krzywdą. Kuzynka moja miała piękną fortunę, tylko nieszczęściem dla ciebie w intercyzie nie było mowy o jej wniosku. Szczęście byłoby mi ciężkie do zniesienia, gdyby ktoś musiał je życiem okupić, rzekła Wiktoryna. A gdybym miała być szczęśliwa pod tym warunkiem, że brat mój zginie, to wolałabym na zawsze pozostać tu, gdzie jestem. Mój Boże, poczęła znowu pani Kutiur. Dobrze mówi pan Wotrę. Widzisz, jaki on religijny. Przekonałam się teraz z radością, że nie jest pozbawiony wiary, jak inni, co to mówią o Bogu, z mniejszym szacunkiem niż sam diabeł. Nikt z nas nie może wiedzieć, jakimi drogami opatrzność raczy nas prowadzić. Obie kobiety wezwały wreszcie Sylwię do pomocy i przeniosły Eugeniusza do jego pokoju. Złożywszy go na łóżku, kucharka porozpinała na nim odzienie, żeby mógł spać wygodniej. Przed odejściem Wiktoryna skorzystała z tego, że opiekunka zwróciła się do niej plecami i złożyła pocałunek na czole Eugeniusza. A jakże była szczęśliwa, popełniając tę kradzież występną. Rozejrzała się jeszcze po jego pokoju, zebrała, że tak powiem, w jedną myśl wszystkie błogie wypadki dnia tego i usnuła z nich obraz, w który wpatrywała się długo. I zasnęła jako najszczęśliwsza w całym Paryżu istota. Bankiet, przy którym wotrę upoił Eugeniusza i Goriota winem usypiającym, stał się hasłem własnej jego zguby. Bionchon, w pół pijany zapomniał spytać panny Miszonu, co miał znaczyć dziwny wyraz trąpla mort. Imię to byłoby pewnie obudziło ostrożność wotrena, czyli nazwijmy go właściwym imieniem. Jakuba Kolę, jednego z najsławniejszych galerników. Wreszcie panna Miszonu, obrażona przez Wenery z Perle-Lachaise, postanowiła wydać kolena w takiej chwili właśnie, kiedy znęcona jego wspaniałą myślnością, wahała się, czy nie lepiej byłoby przestrzec go, żeby mógł zemknąć w nocy. Po obiedzie udała się w towarzystwie Puareta na uliczkę Saint-Anne, dla widzenia się ze sławnym szefem policji bezpieczeństwa, którego znała pod nazwiskiem wyższego urzędnika Gondiuru. Dyrektor policji sądowej przyjął ją bardzo uprzejmie. Ułożono wszystkie warunki. Po czym panna Mishonu zażądała napoju, za pomocą którego miała się przekonać o istnieniu piętna. Wielki człowiek z małej uliczki São An otworzył szuflady od biurka i zaczął szukać flakonika. Zdradzając przy tym tak żywe zadowolenie, że panna Miszonów padła na myśl, iż tu musi chodzić o coś więcej, jak o ujęcie prostego galernika. Zaczęła łamać sobie głowę, aż doszła do przekonania, że policja ma pewne wskazówki od zdrajców z galer i spodziewa się znaleźć w tym czasie znaczne kapitały u kolana. Wyjawiła swe domysły, ale słuchający jej lis zaczął się uśmiechać, usiłując odwrócić podejrzenia starej panny. – Mylisz się, pani – powiedział. – Collin to taka niebezpieczna sorbona, jaka nigdy jeszcze nie znajdowała się po stronie złoczyńców. Oto i wszystko. Łotry umieją go cenić. On jest ich sztandarem, ich podporą, ich bonapartym wreszcie. A oni go za to kochają. Niegodziwiec ten nie zostawi nam nigdy swego kloca na placu Grew. Panna Michonu nie zrozumiała i Gondioru musiał objaśnić znaczenie słów wymówionych przed chwilą. Sorbona i kloc są to dwa wyrazy wzięte z żargonu złodziei, którzy najpierwsi uznali potrzebę zapatrywania się na głowę ludzką z dwóch punktów odrębnych. Sorbona to głowa człowieka żyjącego, to doradca i źródło myśli. Kloc to wyraz pogardliwy, określający całą nicość głowy odciętej od ciała. Kolę kpi z nas, ciągnął Gondiuru dalej. Spotkawszy takich ludzi, twardych jak sztaba hartowanej stali, zabijamy ich, korzystając z najmniejszej chęci oporu, jaką okazują przy aresztowaniu. Spodziewamy się, że Kolę będzie też stawiał opór jutro rano i że będziemy mogli go zabić. W takim razie unika się procesu, kosztów na utrzymanie, na pokarm i wyświadcza się przysługę społeczności. Procedura sądowa, wezwanie świadków do sądu, wynagrodzenie ich egzekucja, jednym słowem wszystko, przez co legalnie pozbywamy się takich łotrów, kosztuje więcej niż tysiąc talarów, które pani masz dostać. Przy tym i czas się oszczędza. Zadając silne pchnięcie bagnetem w brzuch trąpla mort, powstrzymamy sto zbrodni. I unikniemy zepsucia pięćdziesięciu łotrów, którzy będą ostrożnie postępować w pobliżu policji poprawczej. Oto jest policja dobrze urządzona. Według zdania prawdziwych filantropów, postępując w taki sposób, zapobiega się spełnieniu zbrodni. I wyświadcza się usługę krajowi? Dorzucił Poiret. A tak, odparł szef. Pan mówisz dzisiaj bardzo rozsądnie. Tak. Zapewne, my służymy krajowi. Z tym wszystkim świat jest względem nas bardzo niesprawiedliwy. Wyświadczamy społeczeństwu wielkie, choć nieuznane posługi, a człowiek wyższy powinien wznieść się ponad przesądy, a chrześcijanin powinien przyjąć nieszczęścia, które nawet dobro pociąga ze sobą, jeżeli nie jest spełnione według przyjętych powszechnie wyobrażeń. Paryż jest Paryżem, widzicie państwo. Słowo to objaśnia moje życie. Żegnam panią. Będę jutro z mymi ludźmi w Jardin duro. Proszę posłać Krzysztofa na ulicę Bufona do Pana Gonduru, do domu, w którym byłem poprzednio. Sługa uniżony pana dobrodzieja. Gdyby pana kiedykolwiek okradziono, to proszę wezwać mojej pomocy. Jam zawsze gotów na usługi. Bywają jednak głupcy, mówił Poiret do panny Miszonu którzy z siebie wychodzą na samo wspomnienie policji. A przecie ten pan taki miły? A to, czego żąda od pani, jest proste jak dzień dobry. Następny dzień miał się zapisać jako jedna z najdonoślejszych dat w domu woke. Dotychczas, na tle spokojnego życia, najwybitniejszym wypadkiem było przelotne pojawienie się mniemanej hrabiny du Lomber mesnil Ale wszystko miało zblednąć wobec gwałtownych wypadków dnia tego, o którym pani Wokę miała wspominać w rozmowie do końca swego życia. Najpierw Goriot i Eugeniusz de Rastignac spali aż do 11. Pani Woke wróciła z teatru około północy i przeleżała w łóżku do pół do 11:00 z rana. Długi sen Krzysztofa, który wypił wino ofiarowane przez Wotrena, sprawił, że cały porządek domowy został opóźniony. Płare i panna Miszonu. Nie narzekali, że śniadania nie podano o zwyczajnej porze. I Wiktoryna z panią Kutiur zaspały dnia tego bardzo długo. Wotrę wyszedł przed ósmą, a powrócił w chwili, kiedy właśnie podawano śniadanie. Nikt więc nie protestował, gdy po jedenastej już Sylwia i Krzysztof poszli stukać do wszystkich drzwi, donosząc, że śniadanie gotowe. Panna Miszonu zeszła pierwsza i skorzystała z nieobecności Sylwii i służącego, żeby wlać płyn z flakonu do srebrnego kubka wotrena. Kubek ten, napełniony śmietanką, wstawiano zawsze do wanienki z gorącą wodą razem ze wszystkimi garnuszkami, w których grzała się śmietanka do kawy. Panna Miszonu wiedziała o tym zwyczaju i rachowała, że on jej dopomoże do spełnienia zamierzonego czynu. Nie bez trudności udało się wreszcie zgromadzić wszystkich siedmiu lokatorów. W chwili, gdy Eugeniusz schodził ostatni, przeciągając się leniwie, posłaniec wręczył mu list od panny Dunusi Jean. List ten zawierał co następuje. Wobec ciebie, przyjacielu, nie znam ani fałszywej próżności, ani gniewu. Czekałam cię aż do drugiej po północy. Z czymże porównać oczekiwanie ukochanej istoty? Kto sam poznał tę mękę, ten nikogo na nią nie skaże. Teraz widzę dobrze, że kochasz po raz pierwszy. Co ci się stać mogło? Niepokój mnie ogarnął. Gdyby nie obawa, że zdradzę tajemnicę mego serca, to byłabym sama poszła przekonać się, jakie to szczęście lub jakie nieszczęście ciebie spotkało. Ale naraziłabym się na zgubę niezawodną, gdybym o takiej porze wyjechała z domu powozem lub wyszła piechotą. Poznałam, jakie to nieszczęście być kobietą. Uspokój mnie. Wytłumacz dlaczegoś nie przyszedł potem, co ci mój ojciec powiedział. Będę się gniewała, ale przebaczę. Możeś chory. Po co było najmować tak odległe mieszkanie? Jedno słowo przez litość. Do prędkiego zobaczenia, nieprawdaż? Jedno słowo wystarczy mi, jeśliś zajęty. Powiedz biegnę lub cierpię. A gdybyś był cierpiący, to przecie ojciec mógłby mnie zawiadomić. Więc cóż się stało? Tak. Co się to stało? Zawołał Eugeniusz i wpadł do sali jadalnej, mnąc w ręku list niedokończony. Która teraz godzina? Pół do dwunastej, odparł wotrę, wrzucając cukier do kawy. Zbiegły galernik zmierzył Eugeniusza wzrokiem zimnym, a obezwładniającym. Wzrokiem, który spotyka się tylko u ludzi obdarzonych wielką siłą magnetyczną, a który, jak mówią, poskramia obłęd szaleńców zamkniętych w szpitalu. Eugeniusz zadrżał na całym ciele. Turkot powozu dał się słyszeć na ulicy, po czym do sali jadalnej wpadł służący w Liberii, pana Tailfe. Kutiur poznała go natychmiast, choć na twarzy jego malował się wyraz przerażenia. Jaśnie wielmożny pan wzywa panienkę do siebie, zawołał. Stało się wielkie nieszczęście. Pan Fryderyk pojedynkował się i został pchnięty szpadą w czoło. Doktorzy nie robią nadziei. Pani zaledwie zdąży go pożegnać, bo już utracił przytomność. Biedny młodzieniec, zawołał Wotrę. Jak to można kłócić się mając trzydzieści tysięcy liwrów dochodu? To fakt, że młodzież nie umie postępować rozsądnie. Panie, krzyknął Eugeniusz. No cóż, wielkie dziecko, zagadnął wotrę, wypijając najspokojniej resztki swojej kawy. Czyż pojedynki nie są w Paryżu rzeczą powszednią? Panna Michonu śledziła z takim zajęciem najmniejszy ruch wotrena, że nie wzruszyła się wcale wieścią o wypadku, który wszystkich przeraził. Ja jadę z tobą, Wiktoryno, mówiła pani kutiur, i obie kobiety wybiegły bez okryć i bez kapeluszy. Przed wyjściem Wiktoryna, zalana łzami, rzuciła na Eugeniusza wejrzenie, które zdawało się mówić. Nie sądziłam, że szczęście nasze tylu łzami okupić będę musiała. Ależ pan jesteś prorokiem, panie Wotrę, rzekła pani Woke. Ja wszystkim jestem, odparł Jakub kolę. To jednak dziwne, ciągnęła dalej pani Woke, wysnuwając z tego wypadku cały szereg zdań nieznaczących. Śmierć zabiera nas bez pytania. Młodzi poprzedzają nieraz starych. My, kobiety, szczęśliweśmy z tego względu, że nie podlegamy pojedynkowi, ale za to podlegamy innym chorobom, których nie znają mężczyźni. Musimy wydawać dzieci na świat i przebywać długie słabości. Co to za los Wiktoryny? Teraz ojciec musi ją przyznać. To dopiero, rzekł Wotrę, patrząc na Eugeniusza. Wczoraj nie miała złamanego Szelonga. A dziś ma kilka milionów. No, panie Eugeniuszu, wiedziałeś pan, gdzie raki zimują, zawołała pani Wokę. Przy tych słowach Goriot podniósł oczy na studenta i spostrzegł w jego ręku list zgnieciony. Nie skończyłeś pan listu, zawołał. Cóż to znaczy? Czyż byłbyś nie lepszy od innych? Ja nie ożenię się nigdy z panną Wiktoryną, powiedział Eugeniusz do pani Wokę. A w głosie jego było tyle zgrozi i wstrętu, że się wszyscy obecni zdumieli ojciec Gorio uścisnął rękę studenta zdawało się, że chce ją ucałować och och zawołał wotrę dobrze mówią włosi kol tempo czekam na odpowiedź rzekł do Rastiniaka posłaniec pani Dunusirżą powiedzcie że przyjdę posłaniec wyszedł Eugeniusz znajdował się w stanie okrutnego rozdrażnienia, który pozbawił go zimnej rozwagi. Co robić? pytał siebie głośno. Dowodów nie ma. Wotrę uśmiechnął się. W tej chwili płyn połknięty z kawą zaczął wywierać swe działanie. Galernik był jednak tak silny, że wstał jeszcze z miejsca, popatrzył na Eugeniusza i rzekł głucho: Młodzieńcze, szczęście spływa na nas we śnie. I upadł bez życia. Jest więc sprawiedliwość Boska! zawołał Eugeniusz. Ach, cóż mu się stało temu biednemu kochanemu panu Wotrę? To apopleksja! krzyknęła panna Miszonu. Sylwio, śpiesz, najdroższa, sprowadź doktora! mówiła wdowa. Ach, panie Rastignac, biegnijże pan prędko do pana Bionchon. Może Sylwia nie znajdzie naszego lekarza, pana Grand Rastyniak wybiegł pospiesznie, szczęśliwy, że może pod jakimkolwiek pozorem wyrwać się z tej okropnej jaskini. – Dalejże, Krzysztofie! Skocz do apteki i poproś, żeby dali cokolwiek od apopleksji. Krzysztof wyszedł. – Ojcze Gorio, pomóżcie przenieść go na górę, do jego mieszkania. Pochwycono wnet Wotrena za ręce, przeniesiono go przez schody i położono na łóżko. – Ja się państwu na nic nie przydam – rzekł Gorio. Pójdę do mojej córki. Stary samolub! — zawołała pani Woke. Idź. Życzę ci, żebyś zdechł jak pies. Niechże pani zobaczy, czy nie ma gdzie eteru, rzekła panna Miszonu, która rozpinała z puaretem odzienie wotrena. Pani Woke zeszła na dół i panna Miszonu została wreszcie panią placu. Dalejże. Zdejm mu pan koszulę i przewróć go prędko. Róbże pan coś przecie. Oszczędź mi przynajmniej widoku na gości A to stoisz jak pień Mówiła panna Miszonu do Poireta Poiret przewrócił chorego A panna Miszonu uderzyła go silnie po ramieniu I wnet dwie złowrogie białe litery Wystąpiły na tle czerwonym No, zarobiłaś pani łatwo trzy tysiące franków Zawołał Poiret, podtrzymując wotrena Któremu panna Michonu wkładała koszulę Och, jaki on ciężki powiedział kładąc go na łóżko. Cicho. A gdyby to była kasa, mówiła żywo stara panna, której oczy badały z chciwością każdy sprzęt w pokoju i zdawały się mury przenikać. Gdyby to można pod jakimkolwiek pozorem otworzyć to biurko. Może by to źle było, zarzucił puerę Nie. Pieniądze skradzione należały do wszystkich, a tym samym nie należą wyłącznie do nikogo, odparła panna miszonu. Ale czasu już za mało. Słyszę, że Wokerowa nadchodzi. Oto eter, rzuciła pani Woke. Toż dopiero dzisiaj dzień feralny. Boże. Człowiek ten nie może być chory, bo jest biały jak kurczak. Jak kurczak? Powtórzył Poiret. Serce bije mu równo, mówiła wdowa, przykładając rękę do piersi chorego. Równo? Zawołał Poiret ze zdziwieniem. On zdrów zupełnie. Pani sądzi? Zapytał Puarę. Naprawdę? On tak wygląda, jak gdyby spał. Sylwia poszła po doktora. Uważasz pani, sapie, gdy mu eter podaje. Ach, to sepas. Spazm. Puls jest dobry. Alboż, bo on silny jak Turek. Patrz pani tylko, jaki u niego znak na żołądku. O. Człowiek ten sto lat żyć będzie. Jednak peruka jego dobrze się trzyma. Cóż to przyklejona? To on dlatego nosi fałszywe włosy, że jest ryży. Powiadają, że wszyscy ludzie z rudymi włosami muszą być albo dobrzy, albo źli. To on jest chyba dobry. Tak dobry, że dawno już powinien by wisieć, rzekł puare. U szyi pięknej kobiety, chciałeś pan powiedzieć, dorzuciła żywo panna Miszonu. Idź już pan sobie, panie puare. Nasza to rzecz pielęgnować was, gdyście chorzy. Pan powinien byś pójść teraz na przechadzkę, dodała. Pani Wokę i ja dopilnujemy dobrze kochanego pana wotrę. Puarę wyszedł pokornie i bez szemrania, jak pies, którego pan kopnął nogą. Rastyniak potrzebował przejść się. Odetchnąć świeżym powietrzem, bo zdawało mu się, że się zadusi. Poprzedniego dnia chciał przeszkodzić spełnieniu morderstwa, którego miano dokonać o naznaczonej godzinie. Co się z nim później stało? Drżał z obawy, czy nie jest wspólnikiem zbrodni. W tej chwili jeszcze przerażało go wspomnienie zimnej krwi Wotrena. A jeżeli Wotren umrze, nie powiedziawszy nic przed śmiercią, myślał Rastiniak i szedł po alei ogrodu luksemburskiego, jak gdyby sfora psów gnała się za nim, jak gdyby słyszał zajadłe ich szczekanie. — Słuchaj! — zawołał na niego Bionchon. — Czytałeś pilota? — Pilot była to gazeta radykalna, wydawana pod kierownictwem Tisota. Wychodziła ona w kilka godzin po gazetach porannych i zawierała najświeższe wiadomości, które dochodziły na prowincję o 24 godziny wcześniej niż wiadomości podawane w innych pismach. Jest tam sławna historia, mówił asystent przy szpitalu Koszę, młody Tailfe pojedynkował się z niejakim hrabią Francesinim ze Starej Gwardii, który wpakował mu w czoło dwa cale żelaza. Wskutek tego Wiktoryna jest jedną z najbogatszych partii w Paryżu. Ha! Gdyby to można było przewidzieć. Śmierć to istna istnagraf, trąd i karąt. Czy to prawda, że Wiktoryna nieobojętnie na ciebie spogląda? Przestań, Bionchon. Ja się z nią żenić nie myślę. Kocham prześliczną kobietę, która odpłaca mi wzajemnością i... — Mówisz to w taki sposób, jak gdyby dochowanie wierności wiele cię kosztowało. Pokaż mi kobietę, dla której warto byłoby poświęcić fortunę pana Tailfe. Czyż wszyscy diabli uwzięli się mnie prześladować? — zawołał Rastiniak. — Czyż ty zwariował? — Daj no mi rękę — rzekł Biąszą. Ja ci puls pomacam. — Ty masz gorączkę. — Idź tylko do matki Woke — odparł Eugeniusz. — Ten łotr Wotrę padł przed chwilą jak nieżywy. — A zawołał Bionszą, odchodząc. To potwierdza moje podejrzenia, o słuszności których muszę się teraz przekonać. Długa przechadzka Eugeniusza miała w sobie coś uroczystego. Student prawa robił rachunek swego sumienia. Badał siebie, zgłębiał, wahał się. Aż po skończeniu tego surowego i ścisłego przeglądu, uczciwość jego wyszła wypróbowana, jak sztaba żelazna, która się już pod żadnym ciosem nie zegnie. Przypomniał sobie wczorajsze zwierzenia Goriota. Przyszło mu na myśl, że delfina wybrała dla niego mieszkanie przy ulicy Dartois. Wyjął jej list z kieszeni i odczytawszy go na nowo, złożył na nim pocałunek. — Taka miłość jest dla mnie kotwicą zbawienia — powiedział. Biedny Goriot zniósł tyle cierpień serdecznych. Nie mówi nic o swych zgryzotach, lecz któż by ich nie odgadł. Teraz ja pielęgnować go będę jak własnego ojca. Ja mu dam tysiąc pociech. Jeżeli ona mnie kocha, to nieraz przyjdzie do mnie i przepędzi z nim dzień cały. Ta wielka hrabina Duresto jest niegodziwa. Gdyby mogła, to zrobiłaby ojca odźwiernym w swoim domu. Droga Delfina, ona jest lepsza dla staruszka i zasługuje na to, żeby być kochaną. Ach, dziś wieczorem będę szczęśliwy. Wyjął zegarek i zaczął mu się przyglądać. Wszystko mi się udało. Kochając się szczerze, można sobie dopomagać, czemuż więc nie miałbym przyjąć tego od niej? Zresztą, jam ja przekonany, że się dorobię fortuny i będę mógł kiedyś oddać stokroć więcej niż biorę. W związku tym nie ma zbrodni, ani nic takiego, co by mogło oburzyć najsurowszą cnotę. Iluż to ludzi uczciwych wchodzi w związki podobne. Nie okłamujemy nikogo a tylko kłamstwo poniża. Kłamać to znaczy zrzekać się swej godności. Ona rozłączyła się już dawno z mężem. Zresztą powiem temu Alzatczykowi, żeby mi odstąpił kobietę, której nie umie uszczęśliwić. Walka Rastiniaka trwała długo. Zwycięstwo miało pozostać po stronie cnót młodzieńczych, a jednak o wpół do piątej, kiedy zmrok poczynał zapadać, nieprzezwyciężona ciekawość popchnęła go do domu w okay, który poprzysiągł sobie opuścić na zawsze. Chciał się przekonać, czy wotrę nie żyje. Bionchon wpadł na myśl, żeby dać choremu na wymioty, po czym substancje wyrzucone kazał odnieść do szpitala, gdzie miano je poddać analizie chemicznej. Panna Miszonu odradzała tak usilnie, żeby tego nie czynić, że podejrzenia Bionchona jeszcze bardziej się wzmocniły. Wotrę wrócił nadzwyczaj prędko do stanu normalnego. Co również kazało się domyślać, jakiegoś spisku przeciw wesołemu Trefnisiowi gospody. W chwili, gdy Rastyniak powrócił, wotrę stał już przy piecu w sali jadalnej. Wszyscy stołownicy, z wyjątkiem ojca Gorio, zebrali się dziś wcześniej niż zwykle, zwabieni wieścią o pojedynku młodego Tailfera. Wszyscy ciekawi byli szczegółów wypadku oraz pragnęli dowiedzieć się, jaki wpływ pojedynek ten wywrze na los Wiktoryny. Przy wejściu Oczy Eugeniusza spotkały wzrok Wotrena, który tak głęboko wniknął mu do serca i tak silnie poruszył w nim jakieś struny niedobre, że młodzieniec zadrżał mimowolnie. — No cóż, drogie dziecię, — rzekł zbiegły galernik, — zdaje się, że płaskonosa jejmość nieprędko sobie ze mną poradzi. Panie tu powiadają, żem zniósł bez szwanku takie uderzenie krwi, które by mogło byka zabić. — A, mógłbyś pan powiedzieć Bawoła! — zawołała wdowa Wokę. — Czybyś pan nie rad był, że ja żyję? — szepnął Wotrę, pochylając się ku Rastyniakowi, którego myśli zdawał się przenikać. — To by zakrawało na diable silnego człowieka. — Ach, prawda! — zawołał Bionshon. — Panna Miszonu mówiła onegdaj o jakimś panu przezywanym mort. Dla pana to imię byłoby bardzo stosowne. Wyraz ten uderzył niby grom w Wotrena. Biedny galernik zbladł i zachwiał się. A magnetyczne jego spojrzenie padło jak promień słońca na pannę Miszonu, której kolana ugięły się pod tym prądem silnej woli. Stara panna osunęła się bezwładnie na krzesło. A Poiret stanął śpiesznie pomiędzy nią a Wotrenem Pojmując, że jej niebezpieczeństwo zagraża Galernik zrzucił maskę dobroduszności Pod którą ukrywał prawdziwą swą naturę A twarz jego stała się naraz dziko wyrazista Obecni patrzyli ze zdumieniem Na niepojęty dla nich dramat W tej chwili dało się słyszeć stąpanie kilku ludzi I szczęk karabinów, które żołnierze na bruk opuścili kolę zaczął machinalnie szukać wyjścia mierząc spojrzeniem okna i ściany gdy wtem czterech ludzi ukazało się we drzwiach salonu był to szef policji w towarzystwie trzech oficerów bezpieczeństwa w imię prawa i króla zaczął jeden z oficerów ale mowę jego zagłuszył szmer podziwu po chwili milczenie zapanowało w sali jadalnej Obecni rozstąpili się przed trzema oficerami, którzy zbliżali się z ręką w bocznej kieszeni, gdzie każdy z nich miał pistolet nabity. Dwaj żandarmi weszli w ślad za agentami i stanęli we drzwiach salonu, a dwaj inni ukazali się jednocześnie we drzwiach prowadzących na schody. Szczęk broni i kroki kilku żołnierzy dały się słyszeć na bruku przed fasadą domu. Wszelka nadzieja ucieczki zgasła dla Kolena na którym zatrzymało się spojrzenie wszystkich obecnych. Szef podszedł wprost ku niemu i wymierzył mu tak silne uderzenie w głowę, że peruka zleciała, ukazując fizjonomię kolena w całej okropności. Rzekłbyś, że wszystkie ognie piekielne oświeciły swym blaskiem tę twarz i głowę pokrytą krótkimi, ceglasto-czerwonymi włosami, które nadawały jej przerażający wyraz siły zmieszanej z przebiegłością. Głowa taka odpowiadała biustowi. Patrząc na nią, każdy pojął dopiero całego wotrena, jego przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, jego zasady niewzruszone, jego wyznanie woli absolutnej, władzę, jaką mu nadawał cynizm myśli i czynów, oraz siła organizacji mogącej wszystko znieść. Krew uderzyła mu do twarzy, oczy zaiskrzyły się, jak u dzikiego kota. Podskoczył na miejscu z dziką energią i zaryczał tak, że wszyscy stołownicy wydali okrzyk przerażenia. Na ten lwi podskok agenci poparci ogólnym krzykiem wyciągnęli pistolety z kieszeni. Widząc błyszczące kurki u pistoletów, koleum pojął grożące mu niebezpieczeństwo i w jednej chwili dał dowód najwyższej potęgi ludzkiej. Był to obraz straszliwy i wspaniały. Na twarzy jego ukazało się zjawisko przypominające proces, jaki się odbywa w kotle przepełnionym parą, która by góry mogła rozsadzić, a którą rozprasza w okamgnieniu kropla zimnej wody. Chwila rozwagi, szybka jak błyskawica, była kroplą wody, co ochłodziła wściekłość galernika. Spojrzał na swą perukę i począł się uśmiechać. — Nie bardzo dziś grzeczny! — Powiedział do szefa policji i wyciągnął ręce, wzywając żandarmów skinieniem głowy. Bonowie żandarmi, proszę mi włożyć kajdany na ręce lub na palce. Biorę wszystkich obecnych zaświadków, że się nie opieram. W sali rozległ się szmer podziwu, wywołany szybkością, z jaką ogień i lawa wybuchły z tego wulkanu człowieczego, i na powrót się w nim ukryły. To ci się nie podoba, panie gwałtowniku, dodał galernik. Spoglądając na sławnego dyrektora policji sądowej, prędzej, rozbierać się, powiedział pogardliwie jegomość z uliczki są An. Po co? odparł Kolę. Tu są damy. Ja się bynajmniej nie zapieram i oddaję się dobrowolnie. Zatrzymał się i powiódł okiem po zgromadzeniu, jak mówca, który ma powiedzieć coś zadziwiającego. Piszcie, ojcze La Chapelle powiedział do małego, siwiu, staruszka, który usiadł na rogu stołu i wyjął z teki protokół. Przyznaję, że jestem Jakub Kolę, zwany Trump la mort, którego skazano na dwadzieścia lat więzienia. Przed chwilą dowiodłem, że mnie skradł mego przydomka, mówił do mieszkańców gospody. Bo dość mi było podnieść rękę, żeby te szpiegi rozleli wszystek mój sok na domowy deptak mamy w okę. Te szelmy umieją przygotowywać zasadzki pani wokę omal nie zemdlała, słysząc te słowa: mój boże rzekła do Sylwii. — wszak tu można się rozchorować, trzebaż mi było jeszcze iść z nim wczoraj do teatru trochę filozofii mamuniu zawołał kolę alboż to takie nieszczęście, żeście byli wczoraj w mej loży w teatrze albo żeście to lepsi od nas. Na naszym ramieniu mniej jest hańby niż w waszym sercu. Niedołężne członki zgangenowanego towarzystwa, najlepszy z was nie mógł mi się oprzeć. Spojrzał na Rastyniaka z wdzięcznym uśmiechem, który dziwnie odbijał przy surowym wyrazie twarzy. Nasza umowa niezerwana, aniołku. Ma się rozumieć, jeżeli ty zechcesz. Wiesz? I zaśpiewał. Moja frenusia dziwnie jest miła w swojej prostocie. Nie masz się o co troszczyć, począł znowu. Ja umiem odbierać to, co mi się należy. Ludzie za nadto mnie się obawiają, żeby ktokolwiek śmiał mnie okpiwać. W słowach tego człowieka malowały się całe galery z właściwymi sobie obyczajami i językiem. Z gwałtownymi przeskokami od śmieszności do zgrozy, z przerażającą wielkością, z całą rubasznością i całym upodleniem. Nie był to już człowiek zwyczajny, ale typ całego narodu wyrodnego, całego ludu dzikiego, a logicznego, nieokrzesanego agentkiego. W jednej chwili kolę stał się poematem piekielnym, w którym malowały się wszystkie uczucia ludzkie z wyjątkiem jednej tylko skruchy. Spojrzenie jego było spojrzeniem upadłego archanioła, który wiecznie wojny pragnie. Rastyniak spuścił oczy, przyjmując to zbrodnicze kuzynostwo jako karę należną za wszystkie złe myśli, którym się oddawał. Kto mnie zdradził? Zapytał Kolę, wodząc straszliwym swym wzrokiem po całym zgromadzeniu. To ty, stara świętoszko, powiedział wpatrując się w pannę miszonu. Tyś wywołała moją fałszywą apopleksję. Ciekawe. Gdybym chciał powiedzieć dwa słowa, to by ci za tydzień głowę ścięto. Lecz przebaczam ci. Jam ja chrześcijanin. Zresztą to nie ty mnie zaprzedałaś. Ale kto mógł to zrobić? Ach, ach, szukajcie tam na górze. Zawołał słysząc, że agenci policji sądowej otwierają jego szafy i przetrząsają odzienie. Nie ma ptaków w gnieździe. Wczoraj już odleciały i nic się nie dowiecie. Moje księgi handlowe są tutaj, mówił uderzając się w czoło. Teraz już wiem, kto mnie zaprzedał. Z pewnością nie kto inny, tylko ten podły fil dusła. Wszak prawda, ojcze łapaczu? rzekł zwracając się do szefa policji. Zgadza się to jakoś bardzo z pobytem naszych biletów bankowych tam na górze. Więcej nic nie ma, kochane szpiegi. Fil dusła zniknie z oblicza ziemi w przeciągu dwóch tygodni, choćby go strzegła cała wasza żandarmeria. Coście wydali tej miszonecie? Zapytał policjantów. Jakieś kilka tysięcy talarów. Jam wart był więcej, ty Niną zgniła. Ty pompadur w łachmanach, ty Veneros perla Trzeba było mnie przestrzec. To bym ci dał sześć tysięcy franków. A nie spodziewałaś się tego, staranik nikczemnico. Gdybyś mogła przewidzieć, to pewnie wolałabyś mieć ze mną do czynienia. Tak jest. Byłbym dał sześć tysięcy, żeby uniknąć podróży, która wypada mi niepomyśli. I naraża mnie na stratę pieniężną, mówił Kolę podczas gdy mu kajdany wkładano. Ci ludzie będą umyślnie wlec się ze mną całe wieki. Gdyby mnie zaraz posłali na galery, to bym niebawem powrócił do swych zajęć na złość wszystkim gawronom z nadbrzeża Dezorfr. Tam na galerach wszyscy wyłazić będą ze skóry, żeby oswobodzić jak najprędzej dobrego swego generała mord. Czyż jest między wami choć jeden... Co by mógł, tak jak ja, poszczycić się dziesięciotysięcznym zastępem braci, którzy wszystko dla mnie zrobić gotowi? zapytał z dumą. Jest tu niemało dobrego, mówił, uderzając się w piersi. Jam nigdy nikogo nie zdradził. Spójrz na tych ludzi, świętoszko, mówił do starej panny. Na mnie patrzą oni ze strachem, a na ciebie spoglądają z najwyższym obrzydzeniem. Zbieraj teraz coś posiała. Zatrzymał się i powiódł okiem pozgromadzonych. Jacyście wy wszyscy głupi. Czyście nie widzieli nigdy galernika? Galernik, rodzaju obecnego tutaj kolena, jest człowiekiem mniej nikczemnym od innych. Człowiekiem, który protestuje przeciw kłamstwu ustaw społecznych, jak mówi Jan Jakub, którego uczniem mam zaszczyt się nazywać. Wreszcie ja występuję sam. Przeciw rządowi, który ma za sobą Całą kupę trybunałów, żandarmów i budżetów Do licha, zawołał malarz Warto by go odmalować w tej chwili Powiedz mi, przewodniku imć pana kata Naczelniku wdowy Jest to imię pełne straszliwej poezji Które galernicy nadają gilotynie Bądź dobrym dzieckiem Powiedz, czy to Fildusłam mnie zaprzedał Mówił kolę do szefa policji. Nie chciałbym, żeby on pokutował za drugiego. To byłoby niesprawiedliwe. Agenci policyjni, którzy przetrzęśli i opisali wszystko, co się znajdowało w jego mieszkaniu, zeszli w tej chwili na dół i mówili coś z cicha do naczelnika wyprawy. Protokół był skończony. Za chwilę już mnie stąd uprowadzą, rzekł kolę do wszystkich mieszkańców domu. Byliście Państwo dla mnie bardzo uprzejmi. Przez cały ciąg naszej znajomości. Nigdy wam tego nie zapomnę. Teraz żegnam was. Pozwólcie, że wam przyślę fik prowansalskich. Postąpił kilka kroków i zatrzymał się, żeby popatrzeć na rastyniaka. Bywaj zdrów, Eugeniuszu, powiedział głosem smutnym i łagodnym, który dziwnie jakoś odbijał od szorstkiego tonu słów poprzednich. Gdybyś był kiedy w potrzebie, to pamiętaj, żem ci zostawił szczerego przyjaciela. Pomimo kajdan, zrobił ruch, jak gdyby zasłaniał się szpadą, przy czym zakomenderował głosem techmistrza Raz, dwa, i zadał pchnięcie. W razie nieszczęścia, możesz się tam udać. Osoba jego i pieniądze, wszystko na twe usługi. Dziwny ten człowiek wymówił ostatnie słowa tak żartobliwie, że tylko Rastyniak i on sam mogli pojąć ich znaczenie. Po chwili żandarmi, żołnierze i agenci policyjni opuścili gospodę. Sylwia nacierała odstęp skronie swej pani i spoglądała po obecnych, którzy nie mogli wyjść z podziwu. No proszę, powiedziała, a jednak był to dobry człowiek. Słowa te rozwiały urok wywołany dziwną sceną, która obudziła w sercach obecnych tłum uczuć różnorodnych. Zgromadzeni spojrzeli po sobie i zatrzymali wzrok na pannie Mishonu. Stara panna stała pod piecem, sucha i chłodna jak mumia, z oczyma spuszczonymi, jak gdyby z obawy, że cień daszka nie zdoła ukryć wyrazu malującego się w jej wzroku. Wszyscy pojęli, dlaczego ta twarz wydawała się zawsze tak niemiłą. Jednozgodny szmer rozległ się po sali, świadcząc o wstręcie powszechnym. Panna Miszonu słyszała szemranie, lecz nie ruszyła się z miejsca. Beauchamp pochylił się najpierwszy do swego sąsiada. Ja się stąd wynoszę, jeżeli ta panna myśli zasiadać z nami do stołu wyrzekł półgłosem. W mgnieniu oka wszyscy z wyjątkiem Puareta zgodzili się ze zdaniem medyka który poparty zgodą ogólną przystąpił do Puareta pan jesteś w najlepszych stosunkach z panną miszonu powiedział że pomówić z nią i dać jej do zrozumienia że powinna wynieść się stąd natychmiast natychmiast powtórzył puaret z podziwem zbliżył się potem do starej panny i szepnął jej coś do ucha Jam zapłaciła komorne i mieszkam tu za pieniądze, tak jak i wszyscy, odparła panna Mishonu, rzucając na zgromadzonych wzrok jaszczurki. To nic nie znaczy. My się złożymy i oddamy pani pieniądze, rzekł Rastiniak. Pan trzyma stronę kolena, odparła panna Mishonu, mierząc go spojrzeniem zjadliwym i badawczym. I nie trudno zgadnąć dlaczego. Na te słowa Rastiniak podskoczył, jak gdyby chciał rzucić się na starą pannę i udusić ją własnymi rękoma. Spojrzenie jej, pełne fałszu, rozjaśniło straszliwym światłem głąb jego duszy. Dajże jej pan spokój, zawołali obecni. Eugeniusz skrzyżował ręce i nie rzekł ani słowa. Skończmy raz przecie z tym Judaszem rodzaju żeńskiego, rzekł malarz do pani Woke. Jeżeli pani nie wypędzisz, miszonówny, to my opuścimy natychmiast te szopę. I wszędzie rozgłaszać będziemy, że to jest przytułek szpiegów i galerników. W razie przeciwnym nie powiemy nikomu o tym wypadku, bo co prawda to samo może się wydarzyć w najlepszym towarzystwie. Dopóki nie zaczną piętnować galerników na czole, nie zabronią im przebierać się za mieszczan paryskich i zgrywać głupią rolę trefnisia, do której oni mają jakiś pociąg szczególny. Na tę mowę pani Woke odzyskała cudownie zdrowie. Wyprostowała się, skrzyżowała ręce i otworzyła oczy jasne, w których ani śladu łez nie było. Ależ, mój drogi panie, chyba pan pragniesz ruiny mego domu. Oto już pan wotrę. O mój Boże, zawołała, przerywając sobie. Nie mogę powstrzymać się, żeby nie nazywać go tym uczciwym nazwiskiem. Oto, ciągnęła dalej, jedno mieszkanie już próżne. A pan chcesz, żebym miała jeszcze dwa do wynajęcia w takiej porze, kiedy wszyscy siedzą na miejscu? Panowie. Bierzmy kapelusze i idźmy na obiad do Flikoto na placu Sorbon, powiedział Bionchon. Pani Woke obrachowała w jednej chwili, po której stronie jest większa korzyść i potoczyła się ku pannie Mishonu. No cóż, moja piękna panienko. Nie pragniesz przecież zguby mojego zakładu. Widzisz, do jakiej ostateczności ci panowie mnie doprowadzają. Zechciejże że przepędzić dzisiejszy wieczór w swoim pokoju. — O nie, nie! — zawołali wszyscy stołownicy. — Żądamy, żeby wyniosła się stąd natychmiast. — Ale biedna panna nie jadła jeszcze obiadu — rzekł Puarez wyrazem litości. — Niechże sobie idzie jeść, gdzie się jej tylko podoba — zawołało kilka głosów. — Precz ze szpiegiem! Precz ze szpiegami! Panowie! zawołał Płare, uzbrajając się nagle w odwagę, której miłość nawet baranom udziela. Chciejcież płeć uszanować! Szpiegi do żadnej płci nie należą, powiedział malarz. Wyborna płciorama, precz za drzwiorama! Moi panowie, to jest nieprzyzwoicie. Gdy się kogo wyprawia, to należy grzeczniej postępować. Myśmy zapłacili i zostajemy, powiedział Poiret i włożył czapkę na głowę siadając obok panny Miszonu, którą gospodyni domu starała się skłonić do odwrotu. Oj, figlarz, figlarz z pana, powiedział malarz żartobliwie. No, jeżeli państwo nie idziecie, to my sobie pójdziemy, zawołał Bionszą. I wszyscy stołownicy posunęli się zgodnie ku salonowi. Moja panno. Cóż to znaczy? Zawołała pani Wokę. Jam zrujnowana. Nie możesz pani pozostać, bo oni gotowi zrobić tu awanturę. Wyjdzie, nie wyjdzie! wyjdzie, nie wyjdzie! wołano po kolei. Słowa te wraz z nieprzyjaznym usposobieniem obecnych, które zaczęło się coraz wyraźniej objawiać, zmusiły pannę Miszonu do odwrotu. Przed wyjściem zawierała po cichu jakieś układy z gospodynią. Idę do pani Binu, powiedziała groźnie. Możesz pani iść, gdzie się podoba, odparła pani Wokę, widząc dla siebie krwawą obelgę w wyborze gospody binu, która z nią wiecznie rywalizowała, a tym samym była jej nienawistna. Idź panna do binułowej. Będą cię tam poić kwaśnym winem i karmić potrawami kupionymi od przekupniów. Nie mówiąc nic, stołownicy uszykowali się w dwa rzędy. Poare spoglądał tak czule na pannę Michonu i tak naiwnie wahał się, czy ma iść za nią, czy pozostać, że stołownicy, uszczęśliwieni z pozbycia się starej panny, nie mogli wstrzymać się od śmiechu. Ksi, 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 puare! zawołał malarz. Dalej, hopla, hop! Urzędnik z muzeum zaczął wyśpiewywać w sposób komiczny początek znanej piosenki: Partons por la Siri, Lużeni et Idże pan! Nie zadawaj sobie przymusu. Trait suakem volutua, rzekł biążą. Każdy idzie za swą niebogą. Wolny przekład z wirgiliusza, dodał korepetytor. Panna Miszonu spojrzała na puareta, przy czym zrobiła takie poruszenie, jak gdyby chciała wesprzeć się na jego ramieniu. Nieborak nie mógł się oprzeć temu wezwaniu i stanął przy boku starej panny. Śmiech głośny i oklaski rozległy się po sali. Brawo, Poiré, stary Poiré! Apollo Poiré! Mars Poiré, dzielny Poiré! W tej chwili posłaniec wszedł do pokoju i podał list pani Wauke. Wdowa przebiegła go oczyma i upadła bezwładnie na krzesło. Pozostaje chyba spalić mój dom! Piorun weń uderzył! Młody Tailfe umarł o trzeciej. To kara za to, żem pragnęła szczęścia tych kobiet z krzywdą biednego młodzieńca! Pani Kutiur i Wiktoryna żądają, bym oddała ich rzeczy, gdyż od dzisiejszego dnia obie mają mieszkać u starego Tailfera. Ojciec Wiktoryny zgadza się, żeby wdowa Kutiur została przy niej jako dama do towarzystwa. Cztery mieszkania niezajęte. Brak pięciu stołowników. Usiadła strapiona i bliska płaczu. Nieszczęście weszło do mego domu, zawołała. Turkot zajeżdżającego powozu dał się słyszeć na ulicy. Jeszcze coś nowego, rzekła Sylwia. Gorio ukazał się nagle we drzwiach z twarzą zarumienioną i jaśniejącą wyrazem takiego szczęścia, iż rzekłbyś, że się odrodził na nowo. Gorio przyjechał fikarem! zawołali stołownicy. Ależ to chyba koniec świata! Stary podszedł prosto do Eugeniusza, który stał w kącie zadumany. Chodź pan, powiedział wesoło, biorąc go za ramię. Pan nie wiesz, co się stało? zapytał Eugeniusz. Bo trę był galernikiem i policja ujęła go przed chwilą, a młody Tailfe już nie żyje. Mniejsza o to, co to nas obchodzi, odparł ojciec Gorio. Będę dziś jadł obiad z moją córką u pana. Słyszysz pan, ona cię czeka, chodź prędzej. Porwał go silnie za ramię i uprowadził prawie przemocą, jak gdyby to była jego kochanka. Jedzmy obiad, zawołał malasz wszyscy przysunęli sobie krzesła i usiedli przy stole. Masz tobie, rzekła gruba Sylwia. Dziś już same nieszczęścia. Przypaliła mi się potrawa z baraniny z rzepą. No, cóż robić? Musicie panowie zjeść przypaloną.